trochę datowanie nowsze, ale też widzicie połączenie języka hebrajskiego z niemieckim. Witam Was serdecznie z jakże urokliwego zakątka. My znajdujemy się w miejscu, właściwie blisko miejsca docelowego, czy jak już wiecie, do cmentarza żydowskiego. Zaraz kilka słów Wam powiem, a przede wszystkim Wam go pokażę. Chodźcie ze mną. Co ciekawe, ten cmentarz miał zostać zrównany z ziemią. Był taki pomysł w latach 70., żeby wyczyścić ten teren. Nie wiem do końca dlaczego, ale taki był plan. Całe szczęście się nie powiódł i okazało się, że no bardzo dobrze, zobaczcie, co tutaj się no dzieje. No przepiękne są te nagrobki. Macewy tak zwane, aczkolwiek też doczytałem, że są również tutaj nagrobki z jednej strony po hebrajsku, z drugiej strony po niemiecku. No i tu chyba można zaobserwować właśnie przykład gotykiem, jeżeli dobrze tu widzę, 1878, ale nie powiem, chyba urodzony. O, też jakieś ładne zdobienia zostały. W ogóle ciekawostką to jest to również, że ten cmentarz był dużo większy oczywiście, no ale wiadomo, różne perturbacje wojenne i tak dalej, powojenne również. Kolejne ładne zdobienia. Tu były także granitowe, marmurowe te macewy. No niestety nie przetrwały, zostały po prostu rozkradzione, a także sam cmentarz no wielokrotnie był dewastowany. Ale są ludzie, którzy dbają o te tereny, o takie miejsca właśnie i cyklicznie przyjeżdżają i porządkują. Taką ciekawostkę, którą chciałbym poruszyć, może ktoś z widzów mi odpowie na to pytanie. Nie, totalnie nie ja, że nie rozumiem tutaj tego, co oznacza 55-69, 56-32. Czy to są miesiące, tygodnie, o co tutaj chodzi? Może ktoś mi podpowie z Was, albo uda mi się to znaleźć i doprecyzuję. Ale taka no ciekawostka dla mnie. Albo ja coś źle czytam. Tutaj jest 1872. No jeszcze nie zlokalizowałem tego najstarszego nagrobku. Przypominam, z 1745 roku. No, to już naprawdę jest bardzo, bardzo stary. A dlaczego w ogóle tu jest cmentarz? No normalne. Ponieważ było tutaj duże społeczeństwo akurat żydowskie. No tutaj to samo, zobaczcie. 56-20. Duże to społeczeństwo żydowskie. No i mieli swoje cmentarze, tak jak mieli ewangelicy. Samo i mieli Żydzi. Pamiętajmy o tym, że to jest nasza historia. A nie... To są tutaj nasze ziemie. Ludzie tutaj mieszkali, umierali. Tak samo jak my. Więc nie dewastujcie takich miejsc. Oglądajcie. Uczcie się o tych miejscach. Dowiadujcie się, że wokół nas są rzeczy, które są związane z historią tychże miejsc, a niekoniecznie związane są z Polakami. O, tu chyba dotarłem w końcu do takich bardzo, bardzo starych już macew.
one są, z tego co pamiętam, kamienne. Widzicie, jak są bardzo ciekawie wykonane. Tam jest ich troszkę więcej. Nie wiem, czy mi się uda przepchnąć tam. Powiem szczerze, przyroda się już obudziła. Komary nawet są tutaj. No ale zobaczcie, to jest wyraźnie kamień. Tu też fajny kamień, tak nie wiem, czy widać. Też są wyryte napisy na nim. Podejrzewam, jesienią byłoby tu troszkę już lepiej przyjechać. No ale jest jak jest. Czyli ta część jest młodsza, z piaskowca. Widzicie, inaczej wykonane są totalnie te macewy. A tu mamy kamienne. Bardzo ciekawe, naprawdę mega mi się podoba. Jedna z, jeszcze z ciekawostek, tutaj są pochowani również, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsi rabini tutaj tych okolic. Więc znamienici ludzie, bardziej tacy uznani w społeczeństwie, również tutaj leżą. A tu na potwierdzenie właśnie w trzech językach. Zobaczcie. Zastanawia mnie fakt, czy tutaj z tego pisma można by wysnuć tę datę, o której wam mówiłem, o dacie, o której wam mówiłem, czyli 1745. Ponieważ nie potrafię tego zlokalizować niestety. Pożegnam się z wami w miejscu, z którego rozpoczęliśmy dzisiejszą podróż. Mam nadzieję, że przynajmniej zobaczyliście coś innego, może nie ma tego w waszej okolicy. A ja się cieszę, bo to jest mój czwarty cmentarz żydowski, na pewno nie ostatni. Jest inny niż nasze, dlatego jakiegoś takiego kolorytu to dodaje przynajmniej tym moim zwiedzaniom. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć, hej.